Jajka nigdy nie są tak intensywnie obecne w naszym menu jak w okolice świąt wielkanocnych. Tegoroczne święta będą zupełnie inne od wszystkich, jakie pamiętamy, ale jaj w mazurkach i sałatkach na pewno nam nie zabraknie. To, że symbolizują życie, ma pełne uzasadnienie w ich potencjale odżywczym. Sprawdźmy, co skrywa każda skorupka. Surowe jajko w ponad 70% składa się z wody. Taka ilość jest charakterystyczna dla większości organizmów żywych, także ludzkiego ciała. 12%. Jego składu stanowi białko, niespełna 10%, tłuszcz, 1%, to składniki mineralne, a węglowodany to mniej niż 1%. Każdego jajka, białko i składniki mineralne, jajka są źródłem pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego dla komórek ludzkiego organizmu białka. To białko zawierające wszystkie niezbędne dla człowieka aminokwasy egzogenne, czyli te, których organizm nie potrafi sam wyprodukować, i do tego w optymalnych proporcjach. Z tego powodu przez wiele lat jaja służyły za wzorzec służący do mierzenia proporcji aminokwasów w produktach. Kolejnym atutem jaj jest wysoka zawartość składników mineralnych, w szczególności cynku, wapnia, fosforu i żelaza. Warto podkreślić, że jaja są jednym z nielicznych produktów spożywczych zawierających konieczny dla zdrowia prostaty selen i niezbędny dla dobrej pracy tarczycy jod. Pakiet witamin, również pod względem witamin jajka wyróżniają się na tle innych produktów spożywczych. Ich żółtko jest skarbnicą witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E, K. Witamina A i E to silne antyoksydanty. D i K mają liczne zasługi dla naszego zdrowia. Między innymi warunkują optymalną pracę jelit i stan ich naturalnej flory bakteryjnej, a tym samym wzmacniają siły odpornościowe organizmu. Jaja są też źródłem witamin z grupy B, które determinują dobrą pracę systemu nerwowego i mają korzystny wpływ na zdolności poznawcze, takie jak myślenie, zapamiętywanie, koncentracja i kreatywność. Co z tym cholesterolem? 60% tłuszczu zawartego w żółtkach jaj stanowią trójglicerydy, połowę mniej, bo około 30%, fosfolipidy, 6%, cholesterol, a około 1%, wolne kwasy tłuszczowe. Najcenniejszymi dla organizmu człowieka są fosfolipidy z naciskiem na lecytynę, z której powstaje cholina. Ta ostatnia ma korzystny wpływ na pracę naszego mózgu i serca, poprawia pamięć oraz pracę układu nerwowego i mięśniowego. Lecytyna zmniejsza ponadto wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Dzięki jej obecności organizm ludzki przyswaja zaledwie połowę cholesterolu obecnego w jajkach. A trzeba wyraźnie podkreślić, że cholesterol stanowi zaledwie 0,3% masy każdego jajka. Korzyści dla zdrowia. Znikoma zawartość węglowodanów powoduje, że po jajkach chętnie sięgają osoby na dietach odchudzających. Jaja są sprzymierzeńcem naszych oczu. Obecne w nich związki karotenoidowe, beta-karoten, luteina i zaksantyna mające istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku i zapobiegają degeneracji plamki żółtej. Dzięki jacynie jaja sprzyjają normalizacji poziomu cukru we krwi. Obecność jacyny i niska zawartość węglowodanów czyni z jaj produkt przyjazny diabetykom. Kolejnym argumentem jaj jest cholina, która ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na pracę mózgu i systemu nerwowego. Uwaga, alergia. Podobnie jak produkty mleczne, białko jaja może być przyczyną alergii pokarmowych, zwłaszcza u